Tak, jak co roku jest to chyba kolejna edycja współpracy z Fundacją Kwiat Kobiecości. Obdarowuje ona tak szczególny dzień jak Mikołaj, gdzie obdarza nasze pacjentki prezentami do pielęgnacji i drobnymi upominkami. Jest to ukłon w stronę chorych pacjentek, szczególnie to jest dla pacjentek i jest to organizowane chyba już czwarty raz i pacjentki są z tego tytułu bardzo mile zaskoczone, ale też bardzo zadowolone. W tym roku jest to rozszerzone jeszcze o oddział chirurgii onkologicznej, bo to są pacjentki, które też praktycznie są później przekierowywane do nas do oddziału. Jest to jakby jeden moduł w związku z całą tą opieką holistyczną od początku choroby, czyli od samej operacji pobrania bądź od pobrania wycinka, który decyduje o chorobie lub nie i wyniku histopatologicznego. I to są te pacjentki, które są praktycznie później przekierowywane do ośrodków docelowych, czy to ma być tylko radioterapia, czy radiochemioterapia, jak od tego roku mamy, że mamy leczenie połączone z radiochemioterapią. Takie, jak pani odbiera? Nie. Jak jest pani to odbiera? Bardzo miłe zaskoczenie, naprawdę, dla nas ludzi chorych. Jest to ogromna niespodzianka. Dziękujemy bardzo, a że łza się kręci wokół. Życzymy dużo zdrowia. Dziękuję. Pani też. Również. W takim dniu to szczególnie staramy się chociaż obdarować ich cukierkiem, żeby było domowo.